Coinsy na każdą platformę, automatyczna dostawa, a także 7% taniej z hasłem Lachu. Zapraszam na fifacoins.pl. Link w opisie. Siemanko, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj zagramy sobie oczywiście następnym składem na kolejną literę alfabetu. Tym razem jest to litera S i dziękuję wam za wszystkie składy, które podsyłaliście pod poprzednim odcinkiem na mojej grupie Pręty Lacha. Oczywiście macie link pod spodem też w opisie, jeśli ktoś jeszcze nie jest, to zachęcam, żeby tam dołączył. Mnóstwo składów. No i na początku chciałem połączyć Suareza i Sturridge'a, ale ciężko to było zrobić, jeśli musiałbym to zrobić na pełnym zgraniu, więc postanowiłem, że Suarez, jak widzicie, znajdzie się na ławce rezerwowych. Mamy tutaj Suareza, Salaha, Sancheza, Sau, Sirigu, jest też Alexandro. Właśnie tak się zastanawiałem, czy tego Sandro umieścić, ale w sumie Sandro chyba to jest jego nazwisko. Mamy też Silvę, na szczęście Sandro jest na ławce, także tutaj nie będzie jakichś dużych kontrowersji, że tak powiem. Przejdźmy do całego składu, tak to się prezentuje. Schmeichel, ja tutaj używałem karty podstawowe, czyli ich złote, może tam zupgrade'owane czasem troszkę, ale to nie były te karty specjalne, bo na jeden mecz na przykład kupować Sancho za 98, no to wiecie, różnie by to się mogło skończyć z moim budżetem. Luke Shaw na lewej stronie, jest też Shawcross, Smalling, Sania, mamy Silvę, Schweinsteigera, Schneiderlin, jak tam wolicie, jest też Sterling, jest Sturridge i oczywiście Shaqiri, którym uwielbiam grać. Także tak się prezentuje ten składzik w przerwie. Myślę, że zobaczymy w drugiej połowie Suareza, Salaha, Sancheza, no tak, może Sał nawet bym wpuścił, a nie Salaha. Zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. W każdym razie tradycyjnie zagramy sobie jeden meczyk, no i w kolejnym odcinku zobaczycie już następny skład na kolejną literę. Oczywiście jeśli będzie Rage Quit w pierwszej połowie, zagramy jeszcze drugie spotkanie. To jest taka mała, luźna, fajna seria, mam nadzieję, że wam też się podoba. Także lecimy z meczem, zobaczymy, jak ten skład się spisze. No cały skład z BPL, tutaj tylko Schmeichela użyłem karty specjalnej, także tak to wygląda, więc lecimy. No dobra, zobaczmy na skład mojego przeciwnika, jak to wszystko się prezentuje. 4-3-3, czwarty wariant. Konoblianka, Benzema, Gareth Bale, czyli ogólnie składzik z Ligi Hiszpańskiej, bardzo fajny składzik, zobaczymy, jak się będzie grało. Mam nadzieję, że mój skład z BPL na literę S da radę. O, ale piękne podanie do Shaqiriego. Shaqiri w polu karnym, to musi być bramka i tak też jest, 1-0, siódma minuta spotkania, Shaqiri. Jeszcze raz Shaqiri, zobaczmy, tym razem chyba prawą nogą, 2-0, 11 minuta, ale się gra tym składem. W ogóle jak gra Shaqiri, co za koleś. Jeszcze jedna bramka, no oczywiście, że tak, Sterling tym razem, nie Sterling, Sterling, dobrze mówię. Zawsze mi się myli Sterling ze Sturridge'em, nie wiem dlaczego. W każdym razie 3-0, patrz jak ładnie to porobił. Wykończenie lewą nogą, czyżby to był rage quit zaraz? Hahaha, 4-0, 20 minuta spotkania, coś pięknego. Faulowany Shaqiri i Pepe chyba dostanie czerwoną kartkę, tak, jest druga żółta, w konsekwencji czerwona i mamy osłabienie dla mojego przeciwnika. Dobra, tylko kim teraz strzelić? Wiecie co, Shaqiri był faulowany, więc myślę, że on też powinien strzelić tą bramkę. Shaqiri z wolnego, aj. Będzie piąta? Tak jest, Sterling, mamy 5-0. W ogóle tak się zastanawiam, czy strzelać jeszcze temu mojemu przeciwnikowi, czy on za chwilę wyjdzie, czy strzelić mu jeszcze jedną, żeby właśnie w końcu wyszedł, no nie wiem. Powiem wam, że no szału nie ma, jeśli chodzi o poziom gry mojego rywala, no ale może tym składem gra się aż tak dobrze, zobaczcie. To nie do ciebie miało być podanie. Oby koleś w ogóle wytrzymał do drugiej połowy, bo chętnie bym sobie wpuścił właśnie... Czekajcie, tylko tu muszę wjechać. Chętnie bym sobie wpuścił Suareza przecież. Druga połowa przed nami, no i mamy potrójną, przepraszam, zmianę. Sanchez, Suarez i Salah. Także zobaczymy, jak ta trójka spisze się, czy strzeli więcej niż 5 bramek. No nie wychodź, proszę, tylko nie wychodź teraz. Uspokój się, graj do końca. Silva, czy dołoży jeszcze od siebie brameczkę? Tak jest, 6-0. Dobra, zobaczmy, może Suarezowi się uda z wolnego strzelić od razu. Zobaczmy, Suarez, poprzeczka! Ale to bomba była! Oj, chyba będzie karniaczek. Marcelo już nie wytrzymał. To może być druga żółta i w konsekwencji znów czerwona kartka, bo Marcelo już ma jedną żółtą. Zobaczmy. Tak jest, czerwona kartka dla Marcelo i koleś gra w dziewiątkę już. No dobra, skoro tak, no to w takim razie musimy zrobić to w tym stylu. Schmeichel. Zobaczmy, Schmeichel. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, żeby tak to uderzać. I mamy 7-0, 56. minuta spotkania. Co za mecz!
To co, jedziemy po dychę czy nie? Zobaczmy. Sanchez. Czekajcie, trzeba go tak tutaj... On w polu karnym już chyba... Jak będzie, to wydaje mi się, że może dostać kosę taką fajną. I wtedy... Oj, patrzcie, jak kolej fauluje, on już nie wytrzymuje. Isco może mieć czerwoną kartkę znowu? Znaczy mówię znowu, wydaje mi się... Tak, trzecia czerwona kartka dla niego. I Suarez z wolnego jeszcze jakby mu trafił. No nie, wrzutka. Szkoda, że spalony, byłoby 8-0. Jeszcze jedna bramka, oczywiście. Bastian Schweinsteiger tym razem 8-0, czyli jeszcze dwie brameczki, jeszcze tylko dwie bramki. No i okazało się, że to jest zbyt wiele dla mojego przeciwnika. Mamy rage quit. Zobaczmy, kto strzelał bramki. Schweinsteiger jedną, Silva jedną, ale trzy bramki strzelił Shaqiri i dwie bramki Sterlinga. Wydaje mi się, że dycha na lajcie by tutaj była, tym bardziej, że grał już w ósemkę, tak? Dobrze mówię, trzy czerwone kartki, więc naprawdę no, nie wyglądało to zbytnio optymistycznie. Ale w sumie 12 strzałów, 12 celnych, u niego jeden strzał i to niecelny. No i to byłoby na tyle w dzisiejszym krótkim odcinku, ponieważ odcinki z alfabetu to są właśnie takie krótkie, bardziej w ramach ciekawostek niż jako takiej specjalnej serii, więc w następnym tygodniu lecimy z następną literą, także wszystko oczywiście wam napiszę też najpierw na prętach, żebyście mogli te składy podsyłać, żebyśmy mogli razem to wszystko zbudować. Dziękuję za oglądanie, jeśli wam się podobało, zostawcie łapkę w górę. Kto z was myśli, że byłoby 10, proszę o lajka. Widzimy się kolejnym razem. Pamiętajcie o tym, żeby subskrybować, aby być na bieżąco. Trzymajcie się, na razie i piona.